Kajach miała tylko 12 lat, gdy została porzucona przez ojca. Szczere wyznanie gwiazdy. Gorzkie wyznanie Kajach na temat ojca. Mężczyzna nie tylko nie widział córki na scenie. Katarzyna Szczot w wywiadzie wyznała, że jej tata porzucił rodzinę, gdy ta miała zaledwie 12 lat. Układałam wtedy książki, wspominała po latach Kajach. Kajach opowiedziała o tym, jak odszedł od niej ojciec. Kajach zdecydowała się na szczere wyznanie na temat swojego życia prywatnego. W wywiadzie poruszyła temat ojca, który przysporzył jej w życiu wiele bólu. Artystka w wywiadzie dla Wysokich Obcasów Ekstra wróciła pamięcią do momentu, gdy dowiedziała się, iż ona i jej matka zostają same. Kajach miała wtedy zaledwie 12 lat. Układałam wtedy książki. Mama zeszła na dół do automatu telefonicznego zadzwonić do dziadków. Wróciła, zamknęła drzwi, oparła się o nie i osunęła na ziemię i powiedziała: Kasia, tata nas opuszcza, powiedziała w wywiadzie gwiazda. Po latach Kajach nawiązała z ojcem kontakt. Kajach wspominała po latach, że gdy dowiedziała się, że ojciec porzuca ją i jej matkę, to miała wrażenie, że zaraz wybuchnie. Wiadomość o tym, że mężczyzna wyjeżdża za granicę bez córki oraz żony, została dostarczona w formie listu. Po latach Kajach nawiązała kontakt z ojcem. Postanowiła przyjąć jego zaproszenie do Wiednia, mimo iż artystka była wówczas w 6 miesiącu ciąży. Ojciec Kajach wręczył jej wówczas bukiet kwiatów. Czy to naprawiło relacje z córką? Kajach o ojcu: ciągle mnie krytykował. W rozmowie z Magdą Mołek Kajach wyznała, że obecnie utrzymuje kontakt z ojcem. Pomimo porzucenia rodziny uporała się z przeszłością. Mężczyzna nigdy nie zdecydował się na to, aby zobaczyć sławną córkę podczas koncertu. Dziś mamy z ojcem normalną relację. Choć nie wiem, czy normalną, bo ojciec nigdy nie widział mnie na scenie. I nawet kiedy przyjechał do Polski, a ja grałam w Trójce kameralny koncert i chciałam go wyciągnąć, to wolał sobie siedzieć u mamy i pić piwo w kuchni, niż przyjść, tłumaczyła gorzko Kajach. Natomiast w wywiadzie dla Dobrego Tygodnia, artystka wyznała, że chociaż ojciec wychowywał ją zaledwie 12 lat, to nie wspomina tego czasu, jako okresu wypełnionego akceptacją. Ciągle mnie krytykował. Nigdy nie byłam wystarczająco dobra, wspominała gwiazda.